Poranną pobudką z bębnem i ludowymi śpiewami rozpoczął się dzień krymsko-tatarski podczas 10. jubileuszowej Arki. Na korytarzach i w salach domu rekolekcyjnego Ławry Uniowskiej pojawiły się flagi narodu krymskiego. Krymscy Tatarzy po raz drugi biorą udział w międzynarodowym religijnym młodzieżowym seminarium Arka, które ma naprawdę ważną i szlachetną misję. Tutaj zebrani są przedstawiciele różnych narodowości, wyznań, którzy rozmawiają ze sobą, poznają się nawzajem. W taki sposób ścierają stereotypy i nieporozumienia, które wynikały w przeszłości. Etnograf Ulwija Abłajewa opowiedziała młodzieży o tradycjach krymskich Tatarów. Ciekawostką jest to, że krymscy Tatarzy nazywają siebie również Kerymły, czyli mieszkańcy Krymu. Ernest Mambetow miał lekcję prezentacji pod tytułem Islam i krymscy Tatarzy. Natomiast Alim Alijew poprowadził wykład Misję trzech pokoleń krymskich Tatarów od deportacji do okupacji. Krymscy Tatarzy pomimo wyzwań czasu starają się nie być złymi, a robić korzystne rzeczy. Dlatego, że wiemy, co to znaczy walczyć o swoje prawa, o swoją ziemię. I ta walka wychowuje w nas duch wolności. To są właśnie te wartości, które mają narodowości reprezentowane podczas Arki. Po południu młodzież miała warsztaty z rysowania ornamentów henną, a także uczyła się robić tradycyjne krymsko-tatarskie potrawy. Wieczorem wszyscy wspólnie obejrzeli pierwszy krymsko-tatarski film fabularny Hajtarma w tłumaczeniu Powrót. Film opowiada historię stalinowskiej deportacji krymskich Tatarów w maju 1944 roku. Те, що окупація Криму це є порушення міжнародних прав. Wszyscy powinni wyznać, że okupacja Krymu jest naruszeniem międzynarodowego prawa. Musimy pamiętać o tych ludziach, którzy tam zostali i nadal są mentalną częścią Ukrainy. W różnych środowiskach trzeba mówić o sytuacji na Krymie.